Szpitalny oddział ratunkowy w szpitalu wojewódzkim w Sierazu wzbogacił się o nowy ambulans. Pojazd kosztował 350 tysięcy złotych. Pieniądze na zakup w całości pochodziły z rządowej rezerwy budżetowej, którą przekazano placówce w listopadzie ubiegłego roku. Państwowe Ratownictwo Medyczne to jest służba, jedna z służb, które dbają o nasze bezpieczeństwo. Najważniejsza służba, która dba o nasze życie i zdrowie. A żeby dobrze dbać o życie i zdrowie, to trzeba mieć oczywiście doskonały personel i mamy taki doskonały personel ratowników i lekarzy, ale także sprzęt. A sprzęt najważniejsze to jest te pierwsze minuty i szybkie dotarcie. Życzę, żeby dobrze służył, żeby się w nim dobrze pracowało i żebyście Państwo mieli może niewiele okazji, ale taką profesjonalną szansę na pomaganie potrzebujący. Cały tabor sieradzkiego szpitala liczy obecnie 6 karetek. Szpital obsługuje duży obszar, więc karetka była bardzo potrzebna, szczególnie teraz, kiedy jedna całkowicie odmówiła posłuszeństwa. Bardzo się cieszymy. Wreszcie może nam służyć. Myślę, że będzie niósł takie poczucie bezpieczeństwa dla naszego ośrodka. I mamy nadzieję, że tylko więcej będziemy mieli tych samochodów. Także bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie, za szybką organizację. Bardzo się cieszę, że możemy dalej zabezpieczać nasz teren. Nowa karetka jest bardziej komfortowa i posiada bogate wyposażenie. Ten ambulans jest wyposażony we wszystkie środki, jakie musi spełniać specjalistyczne środki transportu, czyli takie środki, które wykorzystuje się w ramach zespołu ratownictwa medycznego, karetek z lekarzem. Jest to pewien standard wyposażenia, czyli każdy sprzęt, który właściwie jest wymagany do ratowania ludzkiego życia. Przykładowym takim elementem jest na przykład defibrylator, który często właściwie jest tym elementem, który może decydować o tym, że człowiek przeżyje. Dalej z takich bardzo ważnych rzeczy respirator. Kolejne, może mniej jakby widoczne elementy, ale to wyposażone torby w leki, w środki opatrunkowe. Oczywiście są też butle z tlenem, są środki pozostałe, do które służą czasami do unieruchomienia, szyny transportowe. Bardzo, bardzo wiele. Człowiek może mieć przeogromne chęci pomocy, umiejętności, wiedzę, ale czasami bez pewnych rzeczy nie da się pomóc. Najłatwiej powiedzieć tutaj w tym miejscu stojąc, że nawet można być najlepszym lekarzem na świecie, można mieć najlepszego kierowcę obok, najlepszego ratownika, ale jeśli jest tam gdzieś człowiek umierający, a nie mamy jak dojechać, to w żaden sposób nie pomożemy. Czasami ten ambulans to jest szybkość transportu, to jest to wyposażenie, które dzięki któremu możemy udzielić tej najbardziej profesjonalnej pomocy. Także bez osób, bez sprzętu nie da się pomóc. Szpital Wojewódzki dla Ratownictwa Medycznego pozyskał nową karetkę. Czym ona się różni od tych starych? To znaczy, tamte stare nie są takie stare, około 2 lat mają, ale ciągle, tak jak w ratownictwie medycznym, te karetki są dosyć intensywnie eksploatowane i niestety co 2-3 lata należy je wymieniać. Nie? Także od 2 lat nie mieliśmy żadnej dostawy, a tylko ostatnie dwie, a mamy póki co 4 podstacje. Razem z Sieradzem, biorąc pod uwagę, dlatego ten tabor uzupełniamy tutaj powoli. Czy ułatwi ona pracę? To znaczy nam jako ratownikom na karetce specjalistycznej, która jest 3-osobowa, akurat ten model ułatwia pracę, bo ponieważ on jest nieco większy od dotychczasowych karetek, jakie dysponowaliśmy. Biorąc pod uwagę to, że być może w tym roku rozszerzymy swoją działalność o 2 kolejne podstacje, także nadal mamy te potrzeby w postaci jeszcze nowych ambulansów. Co najmniej 2. W minionym roku szpitalny oddział ratunkowy obsłużył ponad 47 tysięcy osób.